Witam wszystkich w krótkim update'cie dotyczącym live streamów transmisji na żywo. Jak wiecie, do tej pory streamowałem na swoim głównym kanale Janushinio, na którym teraz publikuję ten materiał. Jednak niestety YouTube ma jakieś problemy ze mną, widocznie. Nie pasuje mu mój kanał, przeszkadza mu, ponieważ moje materiały są nagminnie banowane. Prawdopodobnie ktoś je zgłasza lub algorytm w czasie pandemii szaleje, ponieważ zastępuje fizycznych pracowników ze sprawdzaniem treści, niekiedy wlepia blokady, bany, ograniczenia na konta właściwie bez powodu, w tym przypadku z powietrza, bo nie otrzymałem żadnych naruszeń, żadnych ostrzeżeń na kanale dotyczących ani praw autorskich, ani wytycznych dla społeczności, co zresztą będzie pokazane na screenie, który wrzucę, i niestety nie raczył mnie nawet poinformować z dnia na dzień o tym, jaka była przyczyna, dlaczego, z jakiego powodu wlepił mi ograniczenie, na jakiej podstawie złamałem wytyczne społecznościowe, a na mailu otrzymałem informację, że to zgłoszenie nie wpłynie na stan mojego konta, a jednak wpłynęło. I spotkałem się z takim samym zgłoszeniem na właśnie Google'u, na supporcie. Ktoś, użytkownik o niku Wilo, napisał 5 czerwca, dokładnie z takim samym zapytaniem, jednak nie uzyskał żadnej odpowiedzi jak dotąd, niestety. I moim zdaniem powinni doinwestować i stworzyć oddzielny dział zamiast wyręczania się algorytmami, taki, który byłby odpowiedzialny wyłącznie za FAQ, czyli Frequently Asked Questions, dla każdego użytkownika. Ogarniałby blokady, ograniczenia, udzielałby informacji na temat powodów, czasu nakładania kary, bo obecnie jest to niejasne i bardzo zagmatwane. Użytkownik ma prawo wymagać takiej wiedzy, a to jednak pokazuje zupełny brak szacunku do ludzi, bo YouTube'owi zależy tylko na tym, żeby zarabiać na kanałach, żeby były to większe kanały o bardziej rozpowszechnionych treściach, o bardziej kontencie family friendly przeznaczonym dla innego targetu zupełnie odbiorców. I musimy pamiętać, że te mniejsze kanały nie mają dupochronów w postaci agencji z partnerskich programów, które wstawią się za nimi, wpłacą jakieś pieniądze, które ominą jakieś zasady. Niestety, nie mam bladego pojęcia jeszcze, jak długo będzie trwać ta blokada, ale na czas przejściowy będziemy streamować na drugim kanale imiennym Sebastian Jankowski, który podlinkuję wam w opisie materiału. PS, wiadomo co, wiadomo gdzie YouTube'owi i jego pani prezes Susan Wójcicki, która zmieniła tę platformę w totalnie SJW-esistowskie miejsce dla dzieci kwiatów, dla różnego rodzaju płatków śniegu, które są urażone mową nienawiści, różnymi przejawami dyskryminacji, nierówności oraz niepoprawności politycznej, do której niestety kwalifikuje się mój kanał, co z bólem serca oświadczam.